Jak co dzień pcha swój mop zwykły mierny chłopak, łzy i mroz na wyspaloną na się zatka już szybko życie. Atmosfera na próbach myślę, że jest niepowtarzalna. Przez to, że dzieje się czasami dużo dziwnych, różnych rzeczy, jest po prostu zaskakująca. I nawet jeżeli przychodzi się na jedną wstawkę, tak, scenę, albo coś ewidentnie nie idzie i dłubie się w jakimś fragmencie, to mimo wszystko, przez to też, że po prostu lubimy ze sobą przybywać, to wychodzi coś z tego konstruktywnego, co później w jakiś tam sposób pomaga nam osiągnąć bardzo dobry efekt końcowy. A czujesz jakieś różnice między teatrem amatorskim a profesjonalnym tutaj? No, wiesz, ja nie miałem jeszcze okazji w takim profesjonalnym. Jestem tego, że oprócz. To jest najbardziej profesjonalne. Powiesz jeszcze raz? To jest najbardziej profesjonalne na razie, jednak jak ja występowałem. A nigdy tego też nie obejrzałem w całości. Zawsze jak oglądałem to. Proszę, zapraszam. To oglądałem. Dzień dobry! Cześć, hej! Czy czujecie różnicę pomiędzy teatrem amatorskim a profesjonalnym tutaj? Tak. Już tłumaczę dlaczego. Tak. Aktorzy nie amatorscy, tylko pasjonaci teatru mają zdecydowanie większą energię na scenie. Moim zdaniem. Tak. Znaczy ja tak ze strony aktorskiej nie widzę różnicy, nigdy nie grałem profesjonalnie, więc. Nie, jest super. Nie, no jest zupełnie inna robota, no jak grają pasjonaci, kurczę, zapierdzielają, jest fajna atmosfera, a nie jak przychodzimy do pracy, tylko przychodzimy się bawić, uczyć, uczyć młodych, uczyć starych, uczyć się od starszych i w ogóle, no tak jest. Zapraszamy!